Myśmy latali nad Niemcy, nad piekło niemiecko. Niemcy rzucali na nas, co mogli. Balony wysyłali, które wisiały na liniach, żeby się zaczepić. Oni rzucali pociski takie artyleryjskie. Nasz 300 dywizjon to 4 razy więcej ludzi stracił, co 303. Ale ludzie w Polsce tego nie znają. O 303 Tadeusz jakoś, bo bronił Londyn. Szpital przysłał mnie na moją stację na pewien czas, żebym trochę odpoczął i oni po pewnym czasie zawołają mnie na dalsze wykończenie mojej kuracji. Dowódca popatrzał na mnie i spytał, czy pan chorąży nie ma wystarczające latania? Ja tak się namyślał i mówię, panie pułkowniku, ja teraz już nie mam nic do stracenia. Ja zacząłem robić nowe szkolenie w moim dywizjonie na największe bombowce, które weszły do użyć naloty na nieprzyjaciela. 303 to był pierwszy myśliwski dywizjon Tadeusza Kościuszki. No i tam byli nasi pierwszej klasy piloci z Polski, którzy, prawda, byli znani w Polsce. Ale myśmy mieli inne dywizjony, na przykład 300 Ziemi Mazowieckie, ten co ja służył, to stracił 4 razy więcej ludzi jak 303. Bo myśmy latali nad Niemcy, nad piekło niemiecko. Niemcy rzucali na nas, co mogli. Balony wysyłali, które wisiały na liniach, żeby się zaczepić w ten. Oni rzucali pociski takie artyleryjskie, nie wiedzieli na jakiej wysokości my lecimy. I te pociski tam dolatywali na tą wysokość, się rozrywali, że to nie jeden pocisk, który naprawdę że ciebie trafi. Myśliwce, które tylko latali i szukali okazji, a taki bombowiec jak idzie, obciążony, z tyle ładunkiem paliwa i tego ciężaru, on idzie ciężki, bo jak pilot zacznie go manewrować, to on, rozumiesz, straci nad sobą kierunek, bo on idzie z takim ciężarem. To było piekło i to kilka godzin nad niemieckim terenem siedziało. Ale ludzie w Polsce tego nie znają. O 303 Tadeusz jakoś, bo bronił Londyn. I te piloci, co lata w malutkim samolocie, Spitfire, Hurricane, jak nawet samolot jego zestrzelony, to on naciśnie na guzik i jego sprężyna wyrzuci. I drzwi się mu otworzą nad głową, a taki bombowiec, jak dostanie pociskiem, to ty nie masz szansy wyskoczyć z niego, bo on już straci swoje te i leci do dołu, że ty jesteś bezwładny wyskoczyć. Ja byłem strzelcem tylnym, strzelcem. Ja największą obronę miałem swego samolotu, dlatego że ja miałem 4 karabiny maszynowe. To tak jak w samochodzie siedzisz w kierownicy,
i możesz ty tymi karabinami, on się obraca tobie. I taki myśliwiec, on zawsze atakuje z tyłu. Jak ty lecisz, to on z tyłu za tobą. I, bo wiesz, z innych stron to tak się szybko lata, że on ciebie nie może złapać w celownik. A jak on z tyłu leci, ty jedziesz do przodu, on z tyłu, to on ma czas ciebie coraz bliżej złapać w celownik. Jak tylko złapie, widzi, że ty już na tej odległości, gdzie jego działka dosięga, to on naciska, rozumiesz? I już wtedy tobie za późno. To ja jak widzę, że on leci za mną, Niemiec, ale musisz obserwować w lewo, w prawo, cały czas, to ty wiesz, jak podejdziesz już na taki cel, że wiesz, te myśliwce krężą się, szukają. To ja otwierał ogień, ja nie czekał, że oni mówią tutaj, nasze dowództwo. O, ty daj jemu, żeby on podeszedł do ciebie i ty już jego masz na odległości twoich karabinów. Nie. Jak ja wiedział, że on za mną leci i chce mnie złapać, to ja otwieram czterech karabinów maszynowych, a to tracery, różne kolory. Oni jak lecą, to te pociski świecą. On ciebie widzi, ale ty jego widzisz też, prawda? Że on może za blisko się zbliżyć i też już jemu może być, wiesz, rozumiesz, że poleci do dołu. Bo taki Lancaster, jak on otworzy czterech karabinów maszynowych, to ta to cały samolot się trzęsie, rozumiesz, ta, bo to wiesz, to jest siła. Dużo myśliwców ciebie złapie, że ty, on widzi, że ty jego nie widzisz. Bo wiesz, to taka, tak się szybko zrobi, bo on gdzieś, ty lecisz tutaj, a on gdzieś z tej strony nalatuje na ciebie. Że ty cały czas musisz bardzo uważać w kółko. Nam dawali kawę taką silną, jak lecieliśmy na lot, żebyś nie spał. Nasi mechanicy w moim dywizjonie, żeby samoloty mogli brać udział, kiedy tylko przyjdzie okazja na lot bombardowy, żeby samoloty były w stanie brać udział. To pracowali w nocy pod światłami, żeby, bo dywizjon zawsze musiał wysłać tyle samolotów podczas zadania. To myśmy robili, cośmy mogli, żeby jak tą wojnę zakończyć najszybciej. My jak lecieli, to już lecieli przed nami samoloty, które się nazywały Moskito. To były dwusilnikowe samoloty, bardzo szybkie, uzbrojone nie w karabiny maszynowe, a działka lekkiego zadania. I oni latali, lecieli pierwsze i nam oświetlali, zawieszali takie palące parasole. I każdy kolor dawał nam znajomość. Albo fabryczne, że jakieś fabryki militarne, albo gdzie są, prawda, jakieś duże zabudowania, czy koszary wojskowe, czy jakieś inne wojskowe, strategiczne miejsca. Na samym przodzie tego samolotu siedzi i pilot, i on mówi do pilota, trochę w prawo, w prawo, w prawo. No i pilot leci, prawda, i trochę w prawo. I wtedy on mówi, równo, równo. Już jak on równo, to on wtedy naciska i spuszcza te bomby. I może spuszczać albo naciśnie raz, drugi raz, albo od razu może, jak to wszystkie może wypuścić od razu. Bo prawda, na różne zadania
ty wieziesz różne bomby. Ja chciałem zrobić pierwszą kolejkę, 30 lotów na Niemcy i wtedy miałem uprzywilejowanie szybko iść na pilotaż. Ale wszyscy chcieli latać jako pilot i duże było zapotrzebowanie. To co dowództwo mówi? Pierwsze, ty zrób 30 lotów jako strzelec, nawigator, radiooperator, bombowiec i później ty już masz to uprzywilejowanie, że ty już praktykę zrobił 30 lotów na Niemcy. I wtedy ty szybko dostajesz pozwolenie iść na pilotaż. I ja chciałem to zrobić, prawda? Ale tak nie doszło do tego. Po zrobieniu kilkanaście lotów na nieprzyjaciela, szpital napisał list do mnie, do dywizjonu i zawiadamiają mnie, że muszę wracać na kończenie dalszej mojej mego plastycznego zakończenia moich zeszpyceń. Gdy wróciłem do szpitala, na trzecią noc moja załoga poleciała na dalsze bombardowanie nieprzyjaciela. I samolot był zestrzelony na trzecią noc mego powrotu do szpitala. Od tego czasu miałem bardzo na sumieniu może żal, może i odczuwałem winę, że szkoda, że ja z nimi nie byłem.